Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w Kraśniku już za nami. Jest ze mną Karolina Michalczuk, trenerka klubu sportowego Paco, która była obecna przez 3 dni trwania mistrzostw razem z Mateuszem Gątnickim i Piotrem Szaliłowem. Wystąpiło w Mistrzostwach Okręgu Lubelskiego 15 klubów. Z klubu sportowego Paco wystąpiło 26 zawodników. Zajęliśmy drugie miejsce drużynowo. Wyprzedził nas klub Berej Boxing Lublin. Karolina, jak podsumujesz te 3 dni pojedynków naszych pięściarzy? Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z chłopaków. Ledwo co mówisz. Ledwo co mówię, jak słychać. Naprawdę zostawili tyle serca, niektórzy w walkach, że jestem pełna podziwu, bo niektórzy to no, po pół roku trenują, także naprawdę. Z czystej klasy, którą mamy w liceum, to od września trenują niektórzy chłopcy, tak jak Wiktor Szatkowski. No dzisiaj też nie przegrał nigdy tej walki dla mnie w życiu. Pół roku chłopak trenuje, także czy no uważam, że Szpyt też źle trafił, od razu trafił na Dorociaka, ale dobrze się pokazał, może by z walki na walkę było lepiej. Wiadomo, Dorociak jest doświadczonym zawodnikiem, ale też postawił mu bardzo ciężkie warunki. I jeszcze raz mówię, no muszą jeszcze więcej trenować, a na pewno będą tego efekty. Już było widać w tym roku, że to już jest boks. Jeszcze chciałem podziękować zwłaszcza trenerom, nie? Sobie nie będę dziękowała, ale wiadomo. Tobie też należą się podziękowania. Wiadomo, pierwszym trenerem w klubie jest trener Maciejewski, ale Mateusz, Tomek czy Piotrek, czy ja tak samo, no bardzo dużo pracy włożyliśmy w chłopców i są tego efekty, nie? No i jestem bardzo zadowolona z tego występu na tych mistrzostwach okręgu. Nie było wstydu. Nie było. Powiem Ci szczerze, że w tych finałowych pojedynkach naszych pięściarzy zapadł mi w pamięci Adam Pietras, Mateusz Pyła. Bardzo to były wyrównane walki i trafili na doświadczonych przeciwników. Tak, wiadomo, sędziowie tak sędziowali. Moim zdaniem Pietras nie przegrał tej walki. Mateusz przegrał trzecią rundę, dobrze zaboksował, ale też bardzo dobrze się pokazał, też miał długą przerwę chłopak, to nie ma co się dziwić, też dobrze się zaprezentował naprawdę, także jestem zadowolona z nich. Adam Pietras w wywiadzie, bo rozmawiałam z nim, powiedział, że bardzo szanuje Was jako trenerów, bo pomimo tego, że to była jego druga walka, to był drugi jego pojedynek, to kocha Paco, kocha ten klub, kocha boks i będzie dalej boksował, będzie chciał startować. To jest fajne podejście, dlatego że pomimo tego, że przegrał walkę, on nie traci serca do dalszych pojedynków. Takie powinno chyba być nastawienie. Tak, i to jest najważniejsze właśnie w karierze, czy wygrałem, czy przegrałem i tu na treningu, a Adam ma papiery na boksera, co udowodnił to dzisiaj w tej walce naprawdę, bo miał bardzo doświadczonego zawodnika, także jeśli będzie tak trenował i w takim tempie się rozwijał, to myślę, że jeszcze będzie głośno o nim. Mistrzostwa Polski w tym roku, myślisz, że Adam też się w nich pokaże? Jeszcze nie wiemy, jak to było. Mistrzostwo Polski seniorów to są później, także zobaczymy, ale może go wyślemy, także jeszcze zobaczymy. Ale na pewno duża ekipa Paco pojedzie na te zawody. To znaczy, to trzeba tak, mamy dużo kadetów, juniorów mamy chyba dwóch, seniorów mamy chyba ze trzech, także Mistrzostwa Polski seniorów są otwarte, także możemy wysyłać wszystkich. Karolina, dzięki Ci za rozmowę, straciłaś głos, podobnie jak Angelika, z którą też dzisiaj rozmawiałam. Wierna kibicka pięściarstwa i też od miesiąca powróciła do boksu. Tak, chudnie Angela, chudnie. Może kiedyś ją zobaczymy jeszcze w ringu, co? No już miała swoje debiuty, miała chyba dwie walki, jak się nie mylę. No tak, ale Angela na razie musi troszkę wrócić do formy, powoli wraca.
Zapraszamy na boks do klubu Pakona Kiepury, do klubu Pakona Zana. Będziecie trenowali pod okiem Karoliny Michalczuk. I na Farbiarsko. I na Farbiarsko również. Zapraszamy pod okiem Tomasza Falczyńskiego. Mamy wspaniałych trenerów, mamy wspaniałych zawodników. Mistrzostwa Kręgu Lubelskiego już za nami. Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich zawodników, którzy się zaprezentowali z naszego klubu. Karolina, bardzo się dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. No i już wiecie tak naprawdę, co nad czym jeszcze popracować ze swoimi zawodnikami. Tak, dokładnie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.